to lecimy. To jest prawdziwa praca. Firanka. O, się dzisiaj nachodziłem. No, dawać lewonki, dawać. Lecimy. Na rozładunek dziadostwa. Korek zrobił. Ale spoko, ktoś mnie puści w lewo przecież. Tam dalej za tym skrzyżowaniem oczywiście. Jechać. No dobrze, dzięki Wieźwagen. Właśnie już jestem po drugiej stronie. Zaraz będę wjeżdżał na magazyn docelowy. Tutaj jest drukarnia Rzeczpospolite jakieś, no. Dobra, światło niepotrzebne. Tutaj jakie kamienie zasny dali, żeby nie parkować. O, dziadek wyjeżdża właśnie. To jest jakaś firma, co się fajne ładunki ładuje. O. Wszystko już. To trzymaj się. Dało nam po dupie, nie? Dzisiaj. To był właśnie dziadek. No i fajnie się zazębiło. On wyjechał, ja będę zaraz wjeżdżał. Wjazd jest dosyć chujowy. Trzeba na magazyn wjechać tyłem pod góreczkę małą. Krzysztof da radę. Trzeci raz dzisiaj. Wcześniej się tam dwa kursy, tutaj żeśmy rozładowali, to wszystko my dzisiaj we dwóch przywieźli. Teraz będę wjeżdżał tutaj właśnie, gdzie są nagumowane. Chujowy wjazd, naprawdę chujowy. Trzeba się blisko tego murku trzymać. Zawijam rogala.
Hopla, kamerka na głowę. I będę kręcił manianę. Jedź Passerati. Wejdzie? A, to jest mega chujowo. Tutaj jeszcze jakieś słupki stoją. Chuja tam widzę, szczerze powiedziawszy. Prostować wcześniej. I teraz prostujemy już. To jest to, że nie mam tego lusterka przodu dojazdowego i nie widzę właśnie, jak blisko tych pierdolnych słupków tutaj jestem. Chyba się już mogę odwijać całkiem. Muszę wyskoczyć, opuścić naczepę. Hopla! Dziadek tutaj ponoć 20 minut wjeżdżał.
Jeszcze cofać? Jeszcze?